Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mamy piękny skład spalionowa, jest ze mną Bzyku. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, siema, siema, Elo Szczepki. Jest również ze mną Bobot. A dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Powinienem zacząć od kobiet, ale po co, jest ze mną Milki. Dzięki Szymson, dzięki. Jest ze mną Dave. Witam serdecznie. No i zielony król, Palion. Dobry dzień, dobry, dobry. I dzisiaj mamy bardzo fajny odcinek, widzowie, ponieważ będziemy odpowiadać dzisiaj na bardzo hardkorowe pytania. Albo i mniej hardkorowe, to wszystko się okaże, jakie pytania zostaną zadane. Uwaga, szybkie zasady filmu, na czym polegają. Wybieramy jakieś pytanie i dopiero po wyborze, jakie to będzie pytanie, oczywiście każdy po kolei zada jakieś pytanie, będziemy kręcić kołem fortuny i sprawdzimy, kto musi odpowiedzieć na to pytanie. Czy to będę musiał być ja, czy to akurat w tym przypadku będzie musiał być Dave. No i jakby ja bym mu teraz zadał pytanie, na przykład kto jest najgłupszy, no to Dave bym musiał... Najgłupszy, Boże. Znam odpowiedź na to pytanie. No kto? No, ja wiem kto. No, dobra, dobrze, w każdym razie słuchajcie, kto chce zacząć? Może nie zacząłem wymieniania od kobiet, to niech Emilia zacznie. Uwaga, twoje pierwsze pytanie, a ja na kole fortuny wylosuję. No, jakieś pytanie, zada jakieś pytanie, które chciałabyś, żeby ktoś na nie odpowiedział. Nie jest to spersonalizowane pytanie. I po prostu ja losuję, kto na nie musi odpowiedzieć. Ja wstaję, mogę zacząć. Let's go. Dobra, Bzyku chce to. No to dawaj, Bzyku, no to dawaj. Dobra, czy lubisz polską policję? Mega fajne pytanie. W takim razie zakręćmy kołem fortuny, zobaczmy, kto musi na to pytanie odpowiedzieć. Uwaga. Yeti! Fajnie, że Yetiego mamy w ogóle na tym. Dobrze, mam naprawione. Lekka kraksa się wydarzyła, widzowie, ale dobrze. Wypadło, uwaga, wypadło to niebieskie, więc żeby nie było, że oszukujemy, tu jest każdy. Uwaga, każdy musi się wypowiedzieć na temat tego, co sądzi na temat polskiej policji. Ja na przykład... walić? O, ja tak na przykład mam neutralny stosunek. Ja mam neutralny, nic nie zrobili. Ja też, ja powiem nawet. Dobrze, Dave? Nie no, walić, bo mi dali mandat, walić. Dobrze, są Bobot? Spoko policjanci. Walić, bo przeszkadzają w imprezach. A, dobrze, a Palionowy? Są fajni policjanci i są niefajni policjanci. No to bardzo, bardzo, bardzo polityczna odpowiedź. Dobrze, a Emilia? Ja im daję 0,5 na 10. No i dobrze, to i tak wysoka nota. Kurczę, Facebook mi się odezwał, przepraszam, widzę na emocji. Dobrze, spoko. Uwaga, w takim razie kolejne pytanie, które teraz chciałby ktoś zadać, więc może w tym momencie, no Emilia, dawaj ty. Okej, okay, to w takim razie, czy kiedyś coś ukradłeś? O, bardzo dobre pytanie, w takim razie sprawdźmy, kto na to pytanie musi odpowiedzieć. Bobot, przyznaj się. Ja czy coś ukradłem? Tak, czy coś ukradłeś? No, ale nie w oszukuję. Nie w Minecraft. Nie oszukuję, ale tak szczerze to chyba nie przypomnę sobie na temat sytuacji, że coś ukradłem. Zastanów się. A co ukradłem? Nie wiem. No w Minecrafcie dużo ukradłeś chyba rzeczy, nie? Ale nie, tu nie chodzi o Minecrafta, tu chodzi o ogólnie. Tu chodzi ogólnie, czyli co? Czyli mówisz, że nie kradłeś? Nie kradłem. No dobrze, dobrze, załóżmy, że ci wierzymy. Dobrze, w takim razie kolejne pytanie, kto chce zadać? Ja też mu nie wierzę, ale co z tego? Ja mogę zadać. Dobra, dawaj, Paweł. Czy wymiotowałeś kiedyś w Uberze? Dobra, sprawdźmy, kto musi na to pytanie odpowiedzieć. Błagam, Bzyku wypadł. Nie, żartuję. Naprawdę, przysięgam, no zobacz. No to co? Mario, jak jest mój oficjalny statement? No co? Zdarzyło się. Nie, ale Bzyku, przez to, że nie chcesz odpowiedzieć na to pytanie, każdy już wie, że to było... Że dobra, to no, zdarzyło mi się, ale bo zjadłem naprawdę niesmaczne jedzenie, no. Też. Dobra, następne pytanie, kto chce teraz? Dobrze, Dawid, teraz ty. Ale cisza! Wszyscy po prostu chcą zadać pytania. Wszyscy chcą odpowiadać. Nie, to teraz zjadasz i... Pytanie byliście, oh my god. Dobra, czy podoba ci się ktoś? O, dawaj. Dobre pytanie, w takim razie zobaczmy, kto musi na to odpowiedzieć? Rzekł. Ja. Dajesz Szymson, ale na dobrze, ale ja odpowiem, i to normalnie odpowiem. Czy aktualnie jest ktoś, kto mi się podoba? Tak. No wow. Ta. I nie? To nie było w pytaniu. Dobra, no i git, no podoba mu się, spoko, git. Kto teraz? Paweł, teraz, a nie, ty już zadawałeś, to Bzyku, ty jeszcze no, zadałeś. No ja mogę zadać, dobra, zadałem pytanie i moje pytanie do Szczypsona brzmi... Ale nie do mnie, ogólnie. A, kurde, zapomniałem temat odcinka, dobra, chwila, pytanie brzmi... ulubione jedzenie twoje. Ulubione jedzenie, twojej siostry. Jakie twoje siostry, ale... No nie wiem, na ktoś Milki, ma siostrę, Milki tak... musi odpowiedzieć, jakie jest jej ulubione jedzenie. Ulubione jedzenie? O kurde. Albo... Aha. A dobra. I twojej siostry. Ale, no siostry. I twojej siostry.
No, nie wiem, po co ci to wiedzieć, Marek, ale okej. Nie wiem, chyba jakiś makaron, albo nie wiem, parówki czy coś. Ale al dente, czy może... Ryż na mleku moje. Amaro, al dente. Co? Dobra, a twój, Emilia? Ryż na mleku. Ryż na mleku, no dobrze. Mega dobre! Dobra, w takim razie kolejne, kto teraz może zadać? No ja mogę, nie? No to chyba. Dawaj. Kto twoim zdaniem jest największym leniem? O, dobre pytanie. Nie zadajemy takich pytań. O, ja muszę na to odpowiedzieć. Ciekawe, ciekawe. No ja uważam, że największym leniem, no to... Uważam, że największym leniem jest... Bobot. No, okay. Bobot. No bo tu każdy ma kanał, a ty nie. No to nie mam, no. No widzisz, widzisz, Bobot, no więc trzeba się wziąć do roboty, a nie... Ale jestem na każdym odcinku u was. No dobra, no to też prawda, ale nie masz kanału. Nie masz kanału. Dobra, kolejne pytanie, kto chce zadać? Ja mogę. Dawaj, Paweł. Jak myślisz, kto jest cichym zabójcą zwierząt na Parionowie? Ooo! Dobre pytanie! Powiedz na to pytanie, nie? No, też samo. O, Dave, ty! No proszę! Moim zdaniem jest to bzyku. Nie. Sprzeciw. Nie, dobrze, nie, Dave. Sprzeciw. Wiecie dlaczego? Zawsze jak nagrywamy, wchodzę na Palionowo i tych zwierząt nie ma. I zawsze ja mówię, wiecie, no, że przecież komu te zwierzęta przeszkadzają i zawsze Maro powie, że loguje sobie. Marek, wyciągnij swoje ulubione jedzenie w Minecraft, pokaż co jesz na co dzień. O, no to mamy odpowiedź. No co? Parkshopa wyciągnął. No dobrze, no, dobrze. Dobra, kolejne pytanie, kto chce teraz? Bobo, ja, ty dawno ja nic nie. Mogę, dobra. Ja mogę, Paweł ja Paweł się ciągle raz. Zgłasza. Dobra, Paweł jest chętny. Dobra, uwaga. Dawaj. Uwaga. Trzy słowa opisujące pana bzyka. Czemu mnie, ale ty nie... Jesteś głównym gwoździem programu, rozumiesz? Gwoździem. Dobra, dawaj, kręć tym kołem. To tam leci? Bzyku! Bzyku. No. Dobra, ale czyli trzy słowa opisujące. Więc tak, szlachetny, galeczeński i słuchajcie, człowiek biznesu. Ale ja myślę, że ty pytania nie zrozumiałeś. Maro, ale ty nie miałeś na co pisać tylko siebie. No właśnie. Nie zrozumiałeś zadania. Dobrze, to kto chce kolejny? Bobo, ty, bo ty miałeś, ja cię wyznaczyłem w poprzedniej. Moje pytanie? No. Jak nazywa się osoba, która wam się podoba? Dobra, nie, Bobo, stop. Ale to jest, no dobra, ale to każdy może... Nie, ja się zgadzam, Losuj. Losuj. Dawaj. A ja się stresuję teraz. Losuj. Łapy w górę. No, już się co? O. No to tak, kurde, nie wiadomo, bo to się przeczytało. Dave i Joss odpowiadają. No to, no spoko, to ja mogę zacząć. Stary Esther Exposito, przepiękna kobieta. No ja mogę to samo powiedzieć, też uważam, że jest przepiękna. No nie, to musi być taka normalna. Nie, mi się wydaje, że ale ona mi się naprawdę podoba, a tobie to nie, w sensie, no, to jest ale nie, jak nie, kurde, ej, Dawid, to akurat jest tutaj obelga teraz, no, że tak powiem, po obejrzeniu Szkoły dla Elity oboje o tym gadaliśmy. Tak, ale wiesz o co chodzi, że to nie o to chodziło, nie? No ja miałem kogo innego na myśli, ale nie mogę tego powiedzieć. No musisz to powiedzieć. Nie, no ja powiedziałem, ale było kto nam się podoba, to też. Oh my god, to ścig. Nie powiem. Oh nie spodziewałem się takiego zwrotu akcji. Ale miałeś stresa, jak kręciłeś tym kołem. No ja się mocno zakręciłem, widzę, że to... Tylko tu mi się to psuje i to się tak wygina i dlatego to poszło jedno dalej, bo tutaj nie dotknęło w ogóle tego cupelka. Dobra, kolejne pytanie. Mogę ja. Dawaj. No, mogę w sumie. Jakim... zasady gry, to musisz powiedzieć. Jak ma na imię osoba, która nie, ci ja mam podoba? Super pytanie. Nawet nie mogę odpowiedzieć na... Kurczę, bo jest wiele dziewczyn, które mi się podobają. Ale to nawet nie ma takiej jednej odpowiedzi. Nie, że jest tu jakaś jedna, którą... Nie, właśnie nie. Ta jedna, jedyna. Nie, właśnie nie. Bomba ukryta. Nie ma takiej, dobra, nieważne. Kto chce, kto chce. Dobra, jaki... Dobra, Paweł, dawaj. Jaki przedmiot... przypomina wam bzyka z Minecraftu. No, ja bzyku! Ten odpowiedź się nazywać koło fortuny o bzyku. Nieprawda, Maro, bo były też pytania nie o tobie. Ale podoba mi się ten zestaw pytań. Ten podział pytań 3 do 1. Uwaga, kręcę, bo mi się to psuje. Nie, mi się to nie podoba, to trzeba zmienić. Co kurde? Balion musi odpowiedzieć. Jaki przedmiot ci się kojarzy? Z Minecrafta. Kurde, czekaj. Pszczoła. Banalne, biolog ale miodu, czy przedmiot, cokolwiek. Ale to nie jest przedmiot. No nie, biolog to musi miodu, być przedmiot. Biolog miodu. No to ja bym na przykład... Cegła.
Cegła. Co cegła? Ej, co cegła? Ja coś tego to widzę. Ja mam pytanie, czy gdyby był pustak, wybrałbyś pustaka? Jaki pustak? A to ten mob, no. Co? Nie, Bzyku ma... To ten mob. Bzyku ma dobre zdjęcie. Tak, Bzyku, to ten mob. Wiecie, mi się kojarzy Bzyku z takim przedmiotem? No dawaj. Patrzcie. Naprawdę. Miska? Miska. Tak! Ej! Dobra, ja nie wiedziałem, że tu taki twój jest ten item. Dobra, uwaga, przejdźmy do jakichś, kurczę, kolejnych pytań. Kto teraz chce? Jakieś spicy. Jakieś spicy, dawajcie jakieś mocne, albo nie. Na ile procent lubisz Bzyka? Nie, no już może poza Bzykiem, już inne pytania z innej kategorii, ileś można. Czy możemy zrobić... Dawaj coś w stylu, jaki jest najlepszy tekst na podryw, nie? O, dobra. Może być w sumie. Milki, Milki! Nie, no najgorzej! Jest! Najgorzej! No nie, no dawaj, jaki jest najlepszy tekst na podryw, no powiedz no. Nie wiem. Nie mam pojęcia. A co musi powiedzieć facet, żeby cię wyrwać? Żeby mnie wyrwać? No, żebyś powiedziała, Boże, jaki on jest super. Nie wiem, musi po prostu istnieć, byłoby całkiem fajnie wtedy już. Co? Musi po prostu istnieć. Jakby istniał. Emila rozlicza przez ulicę i mówi, o, ci co tu istnieją, świetni są. Wow, serio. Nie, no nie ma takiego. Nie, no to dawaj jakiś głupie teksty. Dobra, to po prostu powiedz jakiś fajny podryw, tekst na podryw, jakiś, który znasz. Nie znam. No nie, no na pewno znasz jakiś. Co? Dawaj. Bobot. Bolało jak spadłaś z nieba. Dobra. Wow. Dobre. Dobra, może być. Kolejne pytanie. Dzięki. Szybson. No? No palmy go. Widzisz te gazy na niebie? Ta, są jak twoje zęby, żółte i daleko od siebie. Wow, ale pocisk! Nie znałem tego. Dawaj. Dobra, no pytanie. Kto następny chce pytanie dać? Ja mogę zadać pytanie. Dawaj, Bzyku. Dobra, na ile oceniacie ten, jak to się nazywa? Mój domek, Nie, mój domek już był. Ten, jak on się nazywa? Kurde! Moją elegancję. Twoją elegancję? No. Tak, moją elegancję. To jak się... coś, czego nie ma. Dobra, ale śmieszne, ha. Bobot musi się wypowiedzieć. Bobot, oceń elegancję Bzyka. Chodź tu, Bzyku, się zaprezentuj. Jestem zaprezentuj się, weź. A, tak, może założę zbroję, tak jest korzystniej trochę dla mnie. Tak. No. Obrócę się. Jak tam elegancja jego? Ale mnie denerwuje. Elegancja co ja ma takie... Ale... 8 na 10. Ej, stary. Nie, no, wójta, jakie 8? 10 na 10. Diamenta, no, dobra. To rozumiem, 10 na 10, widzisz? Mi się diamenta. Wydaje, że Bzyku zdobył pilota do sterowania Bobotem, bo... O czym ty gadasz? Nieprawda, ja takich nielegalnych praktyk nie stosuję. Dobrze, to jakieś jeszcze pytanie fajne ktoś ma? Jakieś ostre. Tak, i może ty masz szybko, a ty? Dobra, ja znam. Ale nie ma jednej, no dobra, let's go. Ty szczypuś. No, ja mam zadać jakieś pytanie, dobra. Ja mam! Dawaj. No to... Czy miałeś jakiś sen plus 18? No. No, ciekawe to znaczy, pytanie. Co to znaczy? O nie. Miałeś i musisz go powiedzieć. Opowiedzieć może ze szczegółami. Ja, no, oczywiście. No miałem, a kto nie miał. Dobra, no dawaj, następne pytanie. Dobra, następne pytanie, miejmy to z głowy. A daj mi, co ty chciałeś, bo ty miałeś jakieś. Ja? Dobra. Gdybyś miał gadającą papugę, jakiego słowa byś ją nauczył? O, to jest proste. Ja nie mogę, oh my god. Milki. Jakiego słowa bym nauczyła? Pierwsze słowo, jaką byś urodzić się papuga, nie co robisz? No proszę! To ten, nauczę ją słowa Bzyku. O, let's go! Ale no, nie oszukujmy się, każdy wie, żeby tak nie było, naprawdę powiem. Ja nie mogę. Szkoda, że każdy by tak samo ją nauczył. Moje marzenia zostały zrujnowane. Że każdy by nauczył, nie no, każdy by na pewno ją nauczył Bzyku. No, też tak myślę. Dobra, kolejne pytanie, ma ktoś coś fajnego jeszcze? Ha. Ilu byłeś w związkach? Dave. Dave, zliczysz? Nie, no. Robimy cięcie, czy nie? Nie, no co ty? Jeden! Wow! Szybko to policzyłeś. No bo dobrze, no to kolejne pytanie, ktoś ma jeszcze coś fajnego? No ja nie mam fajnych pytań, ale mogę coś pom... Dobra, to ja mam. Czy kiedyś czytałeś czyjeś wiadomości bez jego wiedzy? Dobra. Kurde, nie, ale ja tego nigdy nie robiłem.
Ale to, ja nie wiem co, jak to można zrobić? Może bierzesz telefon kogoś. No, że masz okazję na przykład, że masz okazję, że wiesz. Ale przecież jest Face ID. Ale nie, ale to nie wiem, no załóżmy, że ktoś zostawił na komputerze otwartego Messengera i nie chodzi mi tutaj o przypadkowe takie, wiesz, że spojrzysz na to i po chwili mówisz, nie powinien tego czytać, tylko na takim z premedytacją, że wiesz, że lecisz z koksem, bo cię interesuje, co ktoś tam pisze. A od kogo? No od kogokolwiek. To chodzi od kogokolwiek, no ja tak nie miałem. Ja nie. Przypadkowo mi się zdarzyło przeczytać czasami, ale to tak miałem, że gdzieś tam zobaczyłem jakieś dwa słowa i mówię, a dobra, to nie moja sprawa, nie czytam. Dobra, ale odpowiedziałem na to pytanie. Dobra, to jeszcze tu zadam, bo mam kilka jakichś fajnych. Jakbyś miał wybrać sobie imię na nowo, jakie by to było imię? Okej. Okay. Ale to wszyscy odpowiadają, czy... Nie, tylko ja Milki. A mi się podoba moje imię. Ale musisz wybrać jakieś inne, jakie to jest? Nie wiem. Dawaj Maciek, a nie, bo to dziewczyna. Maciek. nie wiem, chyba Łucja mi się podoba. Łucja? Alicja. Tak. A jakbym był dziewczyna, to bym się nazwał. Łucja, tak? No dobrze. No dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, Gertruda, no dobra i uwaga, daję ostatnie pytanie w tym odcinku, które jest totalną petardą. Uwaga. I teraz to pytanie uważam, że jest najcięższe. Kto z Palionowa najbardziej cię wkurza? Uwaga. Easy. Kto? Nie, kurde, nie wiem. Dajesz. Dobra, kto z Palionowa najbardziej mnie wkurza? Ale szczerze. Nie, szczerze, no, czekaj. Wiem! Oj. Wiem! Ale ty! No? Palionowy, uspokój się. Nie, uwaga, bo odpowiadam. Najbardziej na Palionowie wkurza mnie Bzyku. Bo nie odbiera telefonów, jak się do niego dzwoni. Dobra, to jest nieprawda. Odebrałem telefon, kiedy ja... Nie, dobra, nieważne. Ale nie, bo czasami są takie sytuacje, gdzie... Dobra, chodź na solo, chodź na solo. Dawaj, jaką masz. Ale ogólnie wszystkich lubię. No dobra, dawaj, ona to solo. Nie, dobra, przestań. Wow, no zabijecie mnie, mam 3 serduszka. Nie, ty, kurde, torturowany jestem cały czas. Bzyku po prostu ma czasem takie odpały. Też jak na przykład jakie są imprezy, to Bzyku czasem wchodzi mu taka faza, że to jest już później. Nie, słuchajcie, to jest nie w porządku. Jestem torturowany, a jak mam swoje 5 minut, to mnie dalej torturują. No nie. Nie, na Bzyku jest w porządku, widzowie, wejdźcie do niego i zostawcie mu suba. Tak samo jak do innych osób, które były na dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Byłem dzisiaj ja, byli członkowie Palionowa i ten dziwny ziomek z tyłu. Elo!